Cześć, witam Cię serdecznie. Jak kupować dobrej jakości ubrania? Dzisiaj właśnie odpowiem w tym filmie, w tej transmisji na to pytanie. Dlatego, że to pytanie jest najczęstszym pytaniem, które zadajecie w rozmowach, pytacie też również w komentarzach pod wieloma filmami. Także dzisiaj właśnie będziemy o tym mówiły. I dzisiaj też goszczę w sklepie Look Fashion Villa, także serdecznie Was zachęcam i zapraszam oczywiście do oglądania. Witam Cię, Dora, bardzo serdecznie. I również, słuchajcie, też będę prowadziła dla Was teraz taką serię live'ów w każdym tygodniu i będę odpowiadała na Wasze najczęstsze pytania, dlatego że mnóstwo pytań powtarza się często i wiem, z czym macie najwięcej problemu, co Wam przysparza takich problemów z doboru właśnie dla siebie stylizacji. Oczywiście również możecie wpisać je teraz w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie z Monachium. Super, cieszę się, Dora, że jesteś. Bardzo fajnie. No i co, dziewczyny? Oczywiście również też zapraszam Was serdecznie na webinar, który odbędzie się 7 maja o godzinie 19. Tutaj właśnie na moim fanpage'u. Także co, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem kreatorem zmian wizerunku, jestem również trenerem wizerunku, jestem też autorką tej oto książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. I przeprowadzam kobiety właśnie przez takie zmiany wizerunkowe od A do Z. I przez takie najczęstsze kroki, które właśnie prowadzą do takiej zmiany świadomego budowania wizerunku, również przeprowadzam na szkoleniu jednodniowym Siła Kobiecego Wizerunku, do którego również niebawem też będę Was zapraszała. Też jestem mamą, także wiem, jak ważne jest to, aby zbudować taką funkcjonalną szafę, a przede wszystkim dobrą jakość, tak, która jest w naszej szafie, która w naszej szafie mieszka, dlatego że ważne jest to, abyśmy miały jakościowo dobre rzeczy i nawet mniej tych rzeczy, ale zainwestować w jedną jakościowo dobrą rzecz, niż kupić kilka takich gorszej po prostu jakości, niż jakiś po prostu całkowity bubel, który musimy wrzucić po jednym praniu. I dziś podam Ci 4 takie wskazówki, które bardzo ułatwią Ci zakupy i wybór właśnie ubrania, który jest dobrej jakości przy samodzielnych zakupach w sklepie, które też często jako kobieta oczywiście robisz. Okej, dziewczyny. Dajcie też znać w komentarzu, czy mnie dobrze widać, dobrze słychać, ale chyba tak, bo tutaj widzę, że piszecie. Cześć Aniu, witam Cię serdecznie. Dajcie serduszka, dajcie też komentarze, żebym widziała, kto tutaj ze mną jest. I wpiszcie też od razu, z jakiego miasta jesteście, dlatego że właśnie też pytacie w wiadomościach prywatnych, czy do Waszego miasta również przyjadę z takim szkoleniem. Także dziewczyny, dajcie znać. Czasami zdarza się tak, że właśnie idziecie do sklepu, kupujecie ubranie bez przymierzania, a w domu okazuje się, że bluzeczka na przykład jest źle skrojona, że ma asymetrię, że już gdzieś tam się pruje, że gdzieś tam widać jakieś prześwity w tkaninie, czyli nie jest ona jednak dobrej jakości. Czasami też zdarza się tak, że po prostu kupujecie coś z przyzwyczajenia i patrzycie tylko na rozmiar bez tego przymierzania, a ważne jest to, żeby właśnie przymierzać. I w tych aspektach, o których teraz powiedziałam, ważne jest to, żeby wybierać dobre jakościowo ubrania, takie, które będą Wam dobrze też służyły. Dajcie znać w komentarzu, dziewczyny, czy zwracacie uwagę na to przy zakupach, aby były te rzeczy dobre jakościowo, a jeśli tak, to jakie wskazówki według Was, według Waszego uznania, też same bierzecie pod uwagę, sprawdzając taką rzecz. Będzie to na pewno też bardzo przydatne i bardzo pomocne dla innych dziewczyn. A teraz oczywiście Wam opowiem o tych 4 wskazówkach, które warto jest wziąć pod uwagę przy zakupie danej rzeczy, dobrej oczywiście też jakościowo. Po pierwsze, słuchajcie, zanim zakupisz rzecz, wtedy kiedy już ocenisz, że jest to Twój kolor i jest to Twój fason, idź do przymierzalni. Przymierz tą rzecz i zobacz, czy czujesz się w niej komfortowo. Dlatego, że nie tylko chodzi tutaj o fason, kolor, ale też to, żebyś czuła się dobrze i komfortowo w danej rzeczy. Czy jest ona miła w dotyku, w materiale, wtedy kiedy go dotykasz, sprawdzasz.
I też jak ona się zachowuje po prostu na ciele, jak leży na tobie, czy tobie jest po prostu z tą bluzeczką dobrze i wygodnie. To jest pierwsza rzecz, czyli przymierzamy wszystkie rzeczy. Nie bierzemy do domu i tam przymierzamy, tylko przymierzamy najlepiej na miejscu, żeby od razu uniknąć takich nietrafionych zakupów. Druga wskazówka to jest, słuchajcie, jakość tkaniny. No i tutaj jest bardzo ważne to, abyście sprawdzały metki. Patrzyły, co jest na tej metce napisane. Teraz coraz częściej dziewczyny zwracają na to uwagę, i jednak jest to jeszcze też pomijane, tak? A to jest bardzo ważna sprawa. I najlepiej oczywiście wybierać takie materiały, które są z naturalnych włókien, czyli bawełna, wełna, len. I tutaj zwracać po prostu na to uwagę. Dlatego, że takie materiały, które są naturalne, pozwolą na to, abyś się dobrze, komfortowo czuła i aby twoja skóra dobrze też oddychała, dobrze się z tym materiałem czuła, żebyś się fajnie, komfortowo, wygodnie czuła podczas całego dnia, a nie podczas chwili, której tylko ubierasz tą bluzeczkę czy płaszczyk, cokolwiek, tak? Zaraz zresztą też do płaszczyków przejdziemy. Także słuchajcie, przymierzamy, po drugie sprawdzamy metkę, czy są to naturalne materiały. Na metce jeszcze sprawdzamy, co jeszcze tam kryje się pod tym ubraniem, w tym materiale, tak? Dlatego, że oczywiście są też materiały sztuczne, tak jak na przykład nylon, poliamid czy poliester, akryl. I przy tych tutaj niestety sztucznych materiałach często zdarza się tak, że pocimy się, a tak naprawdę te materiały nie spełniają też swojej funkcji, bo szybko się niszczą i właśnie od tego zależy też, że taką rzecz będziesz musiała bardzo szybko oczywiście wyrzucić, pozbyć się ze swojej szafy, ale też mało tego, słuchajcie, na przykład jeśli macie sweterek z akrylu, no to on niestety, pomimo tego, że nie daje tego ciepła, nie grzeje, czyli nie spełnia w ogóle zimą czy jesienią swojej funkcji, ale właśnie powoduje to, że się w nim pocicie i po prostu nic, nie ma to żadnej wartości, pomijając to, że być może jest jego ładny kolor, czy fajnie on wizualnie też tak wygląda, ale przy bliższym sprawdzeniu, spojrzeniu na ten materiał, no jednak nie jest on dobrej jakości, jest to też wyczuwalne, nie jest on miły w dotyku, nie jest przyjazny też dla naszej skóry. No i widać po prostu gołym okiem też tą jakość. Widzę, że dołączają kolejne osoby, także dziewczyny, dajcie znać w komentarzu, kto tutaj ze mną jest. Ja tylko sobie sprawdzę tutaj, bo już więcej komentarzy tutaj też nie widzę. Oczywiście odpowiem na Wasze też pytania, również po tej transmisji, wtedy, kiedy mi tutaj umkną. I dajcie serduszka. Oczywiście dziękuję Wam również za udostępnienia tego live'a, bo wiem, że też często moje filmy udostępniacie. Także to jest też bardzo fajne, żeby mogła dotrzeć do kolejnych osób, które mogą z tych wskazówek bezpłatnie też skorzystać i dołączyć już teraz. Okej, dziewczyny. Była mowa o dwóch wskazówkach, czyli sprawdzamy metkę i przymierzamy. Ale też powiedziałam Wam przed chwilą o jakościach materiałów i powiedziałam o sztuczności. Ale słuchajcie, czy te sztuczne materiały są tak do końca złe? No nie, nie są złe. Dlaczego? Dlatego, że pozwalają właśnie naszym materiałom też być bardziej elastycznym. Co to znaczy? To znaczy, że oczywiście zwracamy też uwagę, to co powiedziałam przed chwilą, na jakość i wybieramy te naturalne materiały, ale dobrze jest też, jak ma na przykład dana rzecz, czy tam bluzeczka, czy marynarka, też domieszkę takiego troszeczkę sztucznego materiału, 20-30% maksymalnie, dlatego że naturalny materiał pozwala na to, żebyś ty czuła się komfortowo, żeby twoja skóra oddychała, a ta sztuczność, czyli poliester czy poliamid, pomaga uelastycznić ten materiał, także on się dobrze układa i nie gniecie się. Czyli jednak ta sztuczność czasami w dodatkach materiału jest też dobra. Ale oczywiście zwracamy też uwagę na to, żeby jej nie było za dużo, 20, maksymalnie 30%. I teraz Wam też pokażę marynarkę, którą właśnie też miałam
na okładce swojej książki, o którą też bardzo często pytaliście. Piękny kolor jest, słuchajcie, do dzisiaj. A ja tamtą książka już ma, słuchajcie, ponad rok. Także, słuchajcie, a ja ten garnitur chwileczkę przed wydaniem książki zakupiłam. Także ta jakość tutaj tej marynarki jest świetna. I słuchajcie, co jest w metce? Co jest w metce? Już Wam powiem, sprawdzamy. Tu jest, słuchajcie, wełna, 70% wełny i 30% poliestru. I właśnie to jest to, o czym wspomniałam przed chwilą, czyli naturalność jak najbardziej, ale dodatek takiej troszeczkę sztuczności pozwoli na to, że materiał się nie gniecie, dobrze się układa i czasami nawet, słuchajcie, wystarczy wyprać i powiesić delikatnie z wodą i nawet już też nie trzeba niektórych rzeczy wtedy prasować. Także to jest na pewno też wygodne, ale nie sama sztuczność, tak jak wspomniałam. Ok, dziewczyny, trzecia wskazówka. To jest, słuchajcie, taka, żeby sprawdzać właśnie wtedy, kiedy też pójdziecie do tej przymierzalni, kiedy się udacie tam już przymierzać, fason, kolor, ok, sprawdzamy. No i słuchajcie, przymierzamy i sprawdzamy też wszystkie oprzycia, ok? Wszystkie oprzycia, jak ta dana rzecz jest oprzyta, czy ten ściek jest gruby, czy ten ściek jest węższy, bo to też wpływa na jakość i na trwałość tej rzeczy, tak? Sprawdzamy również, zwracamy uwagę, słuchajcie, na to, czy dana rzecz jest dobrze przyszyta tutaj przy oprzyciach guzików, tak? Tam, gdzie, jak ten guzik w ogóle jest też przyszyty. Tak, po prostu takie oględziny, bym powiedziała, po prostu robimy sobie danej rzeczy i sprawdzamy, jak to wygląda. Czasami zdarza się właśnie, że wtedy, kiedy przymierzycie tą bluzkę, dopiero widać, że ta bluzka jednak no, nie jest równa, że gdzieś tam jest jakaś asymetria z jednej strony, po prostu jest coś krzywo gdzieś tam doszyte, uszyte. I ważne jest to właśnie, żeby tutaj pamiętać o tym, że taka sama rzecz nie jest ta sama, która wisi kilka kolejnych bluzek tych samych, nie jest taka sama. I ważne jest to, żeby zwrócić na to uwagę i ewentualnie wtedy, kiedy widzimy jakieś złe przeszycia, czy gdzie niegdzie się tam pruje materiał, po prostu odwieszamy tą bluzkę i wymieniamy od razu też na inną, ok? Także to jest bardzo ważne, żebyście te od teraz zwracały na to uwagę. Czwarta wskazówka to jest, słuchajcie, podszewka. Tak jak w marynarkach mamy podszewkę. Tak jak na przykład w sukienkach często klasycznych, czy w kurtkach, płaszczach, ważne jest to, żeby ta podszewka też była naturalna, bo ona jest jednak blisko ciała. Także ona tutaj musi nam dać taki komfort i dobre samopoczucie. No i oczywiście też sprawia to, że nasza skóra oddycha, także my się wtedy też tak nie pocimy. I fajnie tutaj czujemy się po prostu komfortowo, tak? Czyli ta podszewka tutaj jest ważna. Może być z lnu, albo słuchajcie, też z wiskozy. Wiskoza jest sztucznie pozyskiwana, ale z naturalnych materiałów, także też pozwala na to, że ta rzecz dobrze się układa i jest też dobrej jakości. Okay? Już sobie sprawdzam Wasze komentarze. Dziewczyny, nie widzę komentarzy, ale oczywiście czasami jest tak, że dopiero je widzę po live'ie. Oczywiście zadawajcie też pytania i dajcie mi proszę znać, czy bierzecie pod uwagę wskazówki przy zakupie, jeśli tak, to jakie. Bo ja jestem pewna, że jeśli zastosujecie te cztery wskazówki, te cztery kroki, które Wam teraz przekazałam i powiedziałam, pozwoli Wam na to, aby teraz coraz większą uważność mieć przy zakupach i coraz więcej jednak kupować tych rzeczy dobre jakościowo, zapełniać tą swoją szafę ubraniami dobrymi jakościowo, co pozwoli na to, że fajnie rzecz na Was się będzie układała, komfortowo się będziecie w tej rzeczy czuły i również przedłuży też trwałość, że nie będziecie musiały po jednym praniu wyrzucać takiej rzeczy i oczywiście wyrzucać też pieniędzy, no bo to są zmarnowane pieniądze wtedy, kiedy kupimy coś, a okaże się, że po jednym praniu jest do wyrzucenia. Także po prostu przede wszystkim, dziewczyny, jakość. I na to stawiamy i koniec po prostu.
No i co, oczywiście dziewczyny, ważne jest to też, żebyście pamiętały o tym przy każdych zakupach, a nie tylko od czasu do czasu sobie przypominały, ale jak będziecie miały taki odruch sprawdzania od razu metki, taką pierwszą czynność, zanim jeszcze nawet pójdziecie do przyjrzalni, to będziecie już wchodziły właśnie w ten nawyk sprawdzania jakości ubrań. Ok? Słuchajcie, oczywiście też zapraszam Was do pobrania darmowego e-booka 5 najczęściej popełnianych błędów, którego jakiś czas temu też napisałam, a wiem, że dołączyło mnóstwo nowych osób, także będziecie mogły z tego skorzystać i uniknąć też błędów, których tam oczywiście, które są, które często popełniamy my jako kobiety właśnie przy zakupach i sklepach i ogólnie to też przy budowaniu wizerunku, co jest fundamentalnym taką fundamentalnym błędem, który się często pojawia, znajdziecie ich tam po prostu 5. No i też daję wskazówki o tym, jak w ogóle zacząć świadomie budować swój wizerunek. I o tym też będzie ten webinar 7 maja o godzinie 19, także koniecznie bądźcie ze mną, koniecznie też bądźcie na fanpage'u, bo tam podam właśnie wskazówki, jak odkryć swój styl. Przez to będziecie mogły też ruszyć dalej z Waszym budowaniem wizerunku, dobieraniem do siebie ubrań, bo to jest taka pierwsza rzecz, od której w ogóle należy, słuchajcie, zacząć. No i co, dziewczyny? Ja Wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy live, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie słuszka, za wszystkie udostępnienia. Dziękuję Wam bardzo za to, że oczywiście jesteście też ze mną cały czas. No i co? Chyba już wszystko, dziewczyny, powiedziałam. Oczywiście na komentarze odpowiem po filmie, nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknego dnia. Pa, pa!